A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan poseł Jan Duda. Witam serdecznie, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Witam panią redaktor, witam Państwa. Panie pośle, muszę zapytać, gdzie się podział sądecki PiS? A wie pan, o czym mówię? To raczej tak, no to raczej nie jest pytanie do mnie, bardziej do struktur sądeckiego PiS-u, może bardziej do któregoś z kolegów posłów, którzy bezpośrednio wywodzą się z Nowego Sącza. Ja oczywiście z Nowym Sączem jestem bardzo mocno związany. Nowy Sącz to jest dla mnie wszystko poza moim chyba gospodarstwem rodzinnym. Niemniej jest również sądeczyzna i ja na Nowy Sącz patrzę również przez pryzmat, czy przede wszystkim przez pryzmat całej sądeczyzny, więc to raczej jest pytanie dla kolegów posłów tu z Nowego Sącza. No bo tak sobie myślę, że kiedyś my jako dziennikarze byliśmy troszeczkę przyzwyczajeni do innych standardów, czy może nawet nie standardów, ale jakiejś częstotliwości spotkań. Posłowie komentowali i to, co się dzieje w mieście, i to, co się dzieje tutaj na Sądecczyźnie właśnie, ale tam podobno z góry lepiej widać, więc tak w taki sposób troszeczkę. No dziś tego nie ma. Niektórzy nawet mówią, że posłowie się pochowali. Posłowie PiS-u. No nie sądzę, żeby się pochowali, natomiast no, na pewno na to wpływ również ma sytuacja pandemiczna. Wszyscy się jakoś próbujemy izolować, chronić. Dotyczy również to nas posłów, no i jesteśmy przecież ludźmi tak jak każdy inny. Ja wyjątkowo dbam o te sprawy zabezpieczania się. No, dzisiaj tu jesteśmy bez maseczek, ale jesteśmy w takiej odległości od ciebie, co może szkoda, ale ta odległość między nami jest taka, jak reżim zachowany. Pewnie na to ma wpływ wiele rzeczy. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja zawsze jestem do dyspozycji. O każdej porze dnia i nocy jestem do dyspozycji, natomiast nie jestem bezpośrednio w strukturach politycznych PiS-u, więc ja sam nie organizuję jakichś takich bieżących spotkań omawiających bieżącą sytuację, bo to należy już bezpośrednio do ludzi, którzy w tych strukturach politycznych funkcjonują. Ja jestem zwykłym, szarym posłem. Panie pośle, pytanie dotyczące czystego powietrza. Ostatnio informacja tak. Również, chyba nawet w pana biurze poselskim, tak, konferencja tak, zorganizowana to ja, na ten to temat. Ja organizowałem. Tak, właśnie. 100 milionów w skali całego kraju na promocję tego czystego powietrza. Tak, to są pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie na promocję, bo jak wiemy na czyste powietrze w dekadzie, już właściwie nie całej, bo rok już minął, czyli 10 lat, mamy około ponad 100 miliardów, to już miliardów złotych. Natomiast, żeby ten program ruszył szybko, żeby rzeczywiście pieniądze były wykorzystane dobrze, potrzebne jest zaangażowanie się samorządów, bo to przecież samorządy są najbliżej ludzi. I te 100 milionów jest przeznaczonych między innymi na to, żeby gminy mogły uruchomić takie punkty konsultacyjne, zatrudnić fachowców, którzy pomogą wnioski wypełnić, doradzą, podpowiedzą, czyli ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt z potencjalnymi beneficjentami tego projektu. I to się udaje, bo z moich informacji, które do mnie dotarły, to praktycznie, jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to mamy 100% gmin, które zgłosiły chęć udziału w tym projekcie, skorzystania z tych pieniędzy. Oczywiście oni muszą dołożyć też trochę swoich, nie ulega wątpliwości, bo to przecież nie w 100% jest pokrywany, chociażby ten, nazwijmy to, konsultant. I 100% gmin zdeklarowało chęć uruchomienia takich, czyli włączenia się tak naprawdę w program Czyste Powietrze. Tutaj Polski Alarm Smogowy głównie, bo to te dane wychodzą właśnie stamtąd, mówi o tym, że ten program w ciągu 2 lat to jest totalna klapa, że rozmijają się kompletnie założenia z tym, co udało się wykonać. 70 tysięcy starych pieców, to są dane na koniec ubiegłego roku, zostało wymienionych w całym kraju. Myśli pan, że ta promocja i te pieniądze, które pójdą do samorządów i na ekspertów, i na te punkty konsultacyjne, i na takie działania bezpośrednio, tam nawet konkursy chyba takie będą również,
organizowane, czy to w jakiś sposób zachęci ludzi może do tych, nie wiem, może te wnioski są zbyt skomplikowane, nie, może ich rozliczenie jest trudne? Rzeczywiście tak było, że wnioski były mocno skomplikowane. W tej chwili to jest bardzo, bardzo mocno uproszczone i tutaj już na komplikacje samych wypełnienia samych wniosków nie można narzekać, tak ja przynajmniej uważam. Natomiast ja sądzę, że tu jeszcze mamy duży problem ze zrozumieniem tego, że czyste powietrze to jest coś, co możemy bardzo szybko uzyskać efekt, że powietrze się nam, jakość powietrza się nam poprawi. Troszeczkę w społeczeństwie jest, czy nakłada się na siebie, nakładają się na siebie dwa problemy. Czyste powietrze i ich zmiany klimatyczne. To my tu rozmawiamy o zupełnie dwóch różnych rzeczach. Czyste powietrze, myślę, że w przeciągu tych 10 lat, czyli ten efekt czystego powietrza, poprawy jakości powietrza, jesteśmy w stanie osiągnąć. Co oczywiście nie będzie miało jakiegoś widocznego przełożenia na zmiany klimatyczne, które obserwujemy, które widzimy. Ale na nasze zdrowie, na to, czym oddychamy, to wpływ będzie miało. I myślę, że tu należy również położyć na ten nacisk na tą edukację, na tłumaczenie, że to nie jest tak, że czyste powietrze to problem, czy śnieg będzie padał, czy będzie zima, czy nie będzie zimy. To jest zupełnie odrębna sprawa. To jest czyste powietrze, to jakość tego powietrza, którym oddychamy, a to jesteśmy w stanie osiągnąć. I przede wszystkim ludzie to muszą zrozumieć. Czyli też rozumiem, że takie działania edukacyjne i to takie dosyć, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale łopatologiczne, tak? Czyli jeżeli wrzucę do pieca butelkę PET, to ona nie pójdzie w powietrze, tylko to, co pójdzie w powietrze, spadnie za chwilę na mój ogródek, tak? I ja tą marcheweczkę nie będę miał taką ekologiczną, tak, jak mi się wydaje. Dokładnie tak. To nie tylko to, czym ja palę, bo ja już rozumiem, że butelkami PET, To chyba żeśmy już przestali palić, a przynajmniej w dużej mierze zostało to już chyba tak ograniczone tylko do jakichś wyjątków. Taką mam nadzieję. A skąd ta nadzieja? No ja po prostu, zresztą żeśmy tu chyba o tym rozmawiali kiedyś, ja po prostu patrzę w dzień, w którym są odbierane odpady segregowane i ja widzę ilości worków wystawianych przed domami. Przecież jeszcze 3-4 lata temu tych worków nie było, a śmieci były. Więc co się z nimi działo? Więc one wtedy w 100% wszystko na to wskazuje, szły albo w komin, ewentualnie w las, bo to też się działo. Rozmawialiśmy kiedyś w trakcie naszego spotkania o kwestii związanej z takim programem budowy zbiorników retencyjnych. Czy to, bo ja wiem, że teraz mamy większe problemy z powodzią i z tymi kwestiami związanymi z zalewaniem, z zatorami lodowymi, nie u nas w Nowym Sączu, nie na Sądecczyźnie, ale w Polsce. Chociaż w Brzeznej był też taki przypadek, że strażacy kilka godzin usuwali krę lodową. Natomiast za chwilę będziemy mieć problem z suszą, bo ten problem powraca każdego roku i tutaj stąd pytanie moje o zbiornik retencyjny. Tak, ruszył program tej takiej bardzo małej retencji, czyli tak naprawdę zbierania wody deszczowej, bo tu o tym mówimy, deszczowej czy tam z roztopów. Indywidualnie. I tutaj mamy program, mamy pieniądze, to jest około, bodajże jeżeli dobrze pamiętam, do 5000 możliwość dofinansowania sobie zbiorników. Zresztą ja sam zbiorniki sobie założyłem, chociaż nie korzystałem z dofinansowania, ale to z innych względów. Więc to myślę będzie postępowało. Ale to ciągle nie można, rozumiem, tak, skorzystać. Ciągle, tak? Można, jeśli ktoś był ciągle można z tego korzystać. I to jest bardzo ważne, bo to jest ta woda, którą można sobie potem, zwłaszcza mieszkańcy, którzy, czy nasi sądeczani, którzy mają prywatne działki, gdzie ogródki, prywatne domy, bo o tym mówimy, no bo mówimy o dachach na prywatnych posesjach. Można to potem z powodzeniem sobie tą wodę wykorzystywać. Jeżeli już nie tak bardzo zaawansowanie, czyli do korzystania tego sanitarnego typu spłuczki i tak dalej, ale chociażby do podlewania, to jest niezmiernie ważne. Poza tym, ile tej wody zatrzymamy tutaj, tyle mniej jest jej na dole, nie? Czyli nie wtedy, kiedy są deszcze nawalne czy jakieś roztopy, bo ona zostaje chwilowo tu zatrzymana. Ale to jest
mimo wszystko za mało. My musimy rozpocząć naprawdę pracę nad taką poważniejszą trochę retencją. Nie mówię o takiej bardzo dużej, czyli o zbiornikach typu Rożnów. Mówię o takiej mniejszej, której woda będzie na przykład wykorzystywana do celów rolniczych. Bardzo dużo tej wody potrzebujemy. Straty z braku wody są też olbrzymie, bo plony nie są takie, jak być powinny. To widać doskonale w uprawach sadowniczych. Sadownicy, z którymi jestem tak naprawdę na co dzień, no mówią wprost, że przy takim bardziej suchym roku to straty, czyli wielkość, czyli ilość w masie zebranych jabłek, ta strata sięga nawet do 30%, czyli około 30% mniej zbierzemy. Przy tej samej powierzchni upraw, bo tu wiadomo, jabłonie są, tyle samo ich jest, to nie jest zboże, to nie są zasiewy, że tam... To są po prostu jabłonie. Tak to wygląda, więc musimy absolutnie zacząć gromadzić tą wodę dla tych celów już produkcyjnych, bo rolnictwo to przecież produkcja. Dużo większe zbiorniki i ja już wiele razy zwracałem na to uwagę, rozmawialiśmy na komisjach, że ta możliwość, bo jest taka możliwość z bardzo takim uproszczonym działaniem administracyjnym budowanie zbiorników, ale do 100 metrów kwadratowych. To są zbyt małe zbiorniki. Trzeba pomyśleć o większych zbiornikach. No, ja zakładam, że przynajmniej do tych 10 arów budowanych w takim bardzo uproszczonym sposobie, jeżeli chodzi o te formalności administracyjne. Bo takie zbiorniki już nam zaczynają zatrzymywać tę wodę chociażby z roztopów. Ktoś powie, no tak, no ale jak my ją tu zatrzymamy, to jej nie będzie na dole. Będzie, bo ona i tak w pewnym momencie się tam w dół dostanie, tylko troszeczkę wolniej. Wtedy, kiedy jej nie ma, kiedy zaczyna się nam okres suszy. Zresztą w związku z tym tymi klimatycznymi zmianami są takie prognozy, że jeżeli potrafimy jako kraj odpowiednio się do tego przystosujemy, do tych zmian, do tego ocieplenia, a odpowiednio przystosować się, to przede wszystkim zabezpieczyć wodę. To możemy na tym naprawdę nieźle zarobić, bo u nas mamy dosyć mocne rolnictwo i właśnie na rolnictwie możemy zacząć zarabiać, ale do tego się musimy przygotować. I przechodząc do kolejnego tematu, również z rolnictwem związanego, ale dotyczącego nas wszystkich, czyli kwestii związanych z żywnością, bo na tutaj też Pan był autorem pewnych zmian, czy nie wejścia pewnych zmian w życie, które mogłyby być, no, myślę, że szkodliwe, możemy tak chyba to ująć dla nas wszystkich. Chodzi tutaj o tą żywność z GMO. Genetycznie modyfikowaną. Czy to jest nadal w jakiś sposób procedowane? Znaczy nie mam tu na myśli ustawy sejmowej. Natomiast czy tutaj jakieś zmiany są w najbliższym czasie planowane, żeby no, nas jako konsumentów ustrzec przed pewnymi rzeczami, o których niekoniecznie wiemy, niekoniecznie mamy świadomość, no ale kupujemy te produkty? Ustawa, nad którą pracowałem, zakazała upraw. I upraw w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych być nie może, ale jest możliwość obrotu nasionami, czyli i wszystkim, co z nasion powstaje, roślinami genetycznie zmodyfikowanymi. Czy tu coś robimy? Bo tu przede wszystkim musimy coś robić. Jeżeli nie każdy bierze... Nie dalej jak 2 miesiące temu spotkaliśmy się na takim zespole, który zajmuje się właśnie pracami nad rozwojem produkcji tu w tym przypadku roślin białkowych, bo to jest tak naprawdę kwintesencja tego wszystkiego, bo rośliny białkowe to podstawa paszy, którą dla zwierząt, łącznie z soją. I tu Instytut w Krakowie Nasiennictwa pracują nad tym. Są już hodowle soi, która w naszych warunkach z powodzeniem może być uprawiana. Tu troszeczkę jest problem z firmami paszowymi, bo firmy paszowe, jak każdy podmiot nastawiony na zysk, chce mieć jednolitą, dużą ilość
konkretnego surowca. Natomiast jeżeli my to chcemy uprawiać w kraju, no to nie zawsze tego surowca jest na tyle jednolitego. Mówię jednolitego, bo nawet uprawiany w dwóch różnych gospodarstwach, on już nie będzie taki sam. W tej chwili pasze tak naprawdę robią komputery. Tam się dozuje. Koniec ma być o określonej zawartości białka, tłuszczu i tak dalej, i tak dalej. Więc firmy nam to troszeczkę blokują. Myśmy się już nawet zastanawiali nad tym, żeby administracyjnie przymusić firmy do dokładania stopniowego roślin białkowych pochodzenia krajowego. Coś jak przy paliwach, jeżeli chodziło o biopaliwa, że tam na przykład zakładamy, że w tym roku zaczynamy od tych 15-20%, czyli absolutnie musi być udział roślin. Wtedy się nam zaczynają producenci być zainteresowani, bo pojawia się nam rynek zbytu i stopniowo to podnosić, zwiększać. Bo jak popatrzymy na problem roślin właśnie białkowych, a tu przede wszystkim soi, która jest sprowadzana przede wszystkim z Ameryki Północnej, ale bardzo dużo z Ameryki Południowej, to dochodzimy do zmian klimatycznych. Przecież ta soja tam jest uprawiana na terenach wydzieranych puszczy, chociażby Puszczy Amazońskiej. One są wylesiane, bo to się opłaca. Podobnie dzisiaj z awokadą mamy też sytuację. No więc właśnie, z tym awokado jeszcze tam jest ciekawsza historia, ale to może nie na dzisiaj. Czy w ogóle... Także pracujemy w ten sposób nad tym. Czy w ogóle w gestii zainteresowania tutaj władz są kwestie związane z żywnością i z obecnością czy z ilością chemii w tej żywności? Tak? Bo tu się z jednej strony jako konsumenci skarżymy, że tej chemii jest wszechobecna ilość i we wszystkim dzisiaj, poczynając od tych najprostszych produktów, no a z drugiej strony nie ma, albo jest zbyt mało, bo może nie ma, ale jest zbyt mało takich rozwiązań systemowych, które by w jakiś sposób zabezpieczały nas jako konsumentów. W tej chwili weszła nam w życie ustawa azotanowa, to jest unijna dyrektywa, którą musieliśmy wprowadzić, i zmniejszenie ilości azotanów, które są wypłukiwane z pól, bo na czym polega problem? To nie chodzi o to, żebyśmy ograniczyli drastycznie uprawę roślin hodowlanych. Chodzi o to, żeby te nawozy były wykorzystywane przez rośliny, a nie spływały z wodą gruntową w rzeki i później do morza. Więc tu są przepisy, które w jakiś sposób próbują to nad tym zapanować. To dotyczy przede wszystkim gospodarstw dużych, tych wielkotowarowych. Inaczej jest tu u nas na południu. Nawozy są drogie. Ludzie naprawdę, czy rolnicy naprawdę stosują to z takim bardzo dużym wyczuciem, bo one są drogie. To bardzo mocno podraża koszt produkcji. Może większym problemem u nas są nawóz pochodzenia naturalnego. Tak konkretnie myślę tu o gnojowicy oborniku, żeby on był wywożony w bardzo określonym czasie, czyli wtedy, kiedy ziemia jest w stanie przyjąć to, na przykład nie w okresie zimowym, gdzie to zaczyna nam spływać, dostaje się do cieków wodnych, tylko tak jak przewidują przepisy, że gnojowice rozlewamy, przeorujemy, obornik rozcielamy, przeorujemy. On jest wiązany od razu z glebą i potem z tego sobie rośliny korzystają. Żeby tego nie robić tak trochę bez sensu. To też jest sprawa troszeczkę edukacji. A już kwestia właśnie sama chemii w żywności, czy jeśli nie... Ja mówiłem o tej, o nawozach, o azotanach, ale oczywiście jest chemia, która nam towarzyszy już bezpośrednio w produktach, które leżą na półkach sklepowych. My sami musimy zdać sobie z tego sprawę, że im produkt bardziej przetworzony, im wyżej przetworzony, bez udziału chemii on nie jest robiony. I stąd kiedyś, będę się znowu chwalił, nie będę się chwalił, jest ustawa, która mówi o tej sprzedaży bezpośredniej. O tym bardzo takim produkcie, który jest stosunkowo niewiele przetworzony.
on jest właśnie wolny. W dużej mierze, nie całkowicie, ale na pewno jest wolniejszy, bardziej bezpieczny, zawiera mniej chemii. Należy z tego korzystać, bo producenci będą coś robić, jeżeli na to będzie zbyt, jeżeli my zechcemy kupować. Tu pojawia się problem związany z ceną, bo wiadomo, że produkty takie mogą, czy będą, są trochę droższe. Ale zawsze warto chociażby porównać. Kupić sobie raz szynkę gdzieś tam produkowaną metodą tradycyjną i tą, którą mamy dostępną na każdej jednej półce sklepowej. I sobie porównać te dwie rzeczy. Porównać sobie, jaka ich jest trwałość. Szynka kupowana w markecie, w lodówce to jest 2 dni, to jest skóra. Szynka zrobiona metodą tradycyjną to jest kilkanaście, spokojnie można ją tak naprawdę do końca zużyć, na koniec jak wyschnie zrobić sobie jajecznicę. Szynka przetworzona bardzo tak już dla celów sieci komercyjnych, ona nigdy nie wyschnie, proszę zauważyć, ona się zepsuje. Więc to też jest... Czyli edukacja, rozumiem. Edukacja, tak, tutaj. Edukacja. I korzystać z tego, co mamy. Bo ustawa pozwalająca produkować taką żywność jest i nawet pojawiają się tacy, którzy ją produkują. Dziękuję Pani Pośle serdecznie za... Dziękuję uprzejmie. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Thank you.